Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu mam bogatkę, która uderzyła mi przed chwilą w okno. I ona była kilka minut w pudle i zobaczymy, czy doszła już do siebie. Zobaczymy. Chyba jeszcze nie doszła do siebie. Ach, ma połamaną coś z nogami ma. Nie wiem, zobaczymy. Jednak jej nie wypuszczę. To chyba jest samczyk, nie wiem. Nie wiem, czy samiczka, nie wiem. Nie doszła jednak do siebie. O, doszła! O! I już odleciał. Nie wiem, czy to jest samczyk. Chyba samczyk. Sprawdź. Zaraz sobie sprawdzę, czy to samczyk był. I wam powiem coś o niej jeszcze. Okej, teraz nie jestem w stanie stwierdzić, czy to sam jest, czy samica, bo już nie widzę, ale tu jest porównanie i zobaczę sobie potem na filmie tym, się nie przyjrzałem aż tak. Też napiszcie sobie, znaczy napiszcie mi, czy to sam jest, czy samica. I to już wszystko na dziś. Jeszcze tylko powiem, że jak wam wpadnie ptak na szybę, to najlepiej go wziąć na chwilę do domu w jakimś kartoniku, niech będzie przez, nie wiem, kilka minut, ale tak, żeby miał jak oddychać, jakieś dziurki czy jakiś kartonik, żeby nie był szczelnie zamknięty. I potem najlepiej na balkonie, ewentualnie nad oknem, przez okno, otworzyć ptaka na ręce i poczekać chwilę, jeśli za chwilę nie odleci, to poczekać jeszcze jedną chwilę dla pewności, a później jeśli nie odleci dalej, to wziąć go do domu i gdzieś zgłosić do jakichś specjalnych miejsc dla ptaków, jakieś azyle dla ptaków i tego typu miejsca. A jeśli odleci, no to znaczy, że wszystko z nim się ok jest i że po prostu na chwilę mu się po prostu po urazie się wystraszył. No i to tyle.